Witajcie drodzy moi widzowie. Ja teraz byłem u fryzjera, ponieważ ja chodzę na sportowo. U mnie jest ulica Sportowa, no i ja jestem na sportowo, nie? Czekam właśnie na tą fajną. Dzisiaj mi przyjdzie, fajny łańcuszek. Musiałem iść do fryzjera, no jest za gorąco, wiadomo, nie? Poczekam na tego nowego skutera, już sobie będę jeździł. Wczoraj sobie zjadłem takiego fajnie kurczaczka fajnie, z ryżem, no, ale masę to daje, fajnie. Jem trochę dużo białka, fajnie, elegancko. Teraz do mnie się taka dziewczyna odezwała spoza granicy. Ona do mnie mówi, a Jarek, czy wieziesz mnie na tym motorku? A jak, czy wiozę cię, no. Ja już teraz tak sobie jem. Dla odmiany, raz kaczka, raz kurka. I to jestem zadowolony, no. Mam dużo fanów, teraz mi się jeszcze... Miałem wczoraj gości. Wiadomo, kawka, ciasteczko, fajnie. Żeby to miało ręce i nogi, no. Wiadomo, no, ja jestem osobą szczerą, miłą. Ja tak go jem, drodzy moi widzowie, dla odmiany. Raz ryż, raz kasza gryczana. Trzeba być pięknym i gładkim, no. Na stawiku byłem, fajnie. Niedaleko tego stawiku taka siłownia była i taki, kurczę, trening. Taki trening był, no. Ja to tak chodzę, żeby tak się trochę nie nudzić tego. Już teraz już dwa będę miał skutery. Ale wiadomo, no, jak o przybytku głowa nie boli, zawsze coś. To właśnie do mnie taka kobieta się odezwała. Ona mówi, że ja się jej podobam, mówi do mnie, że tam, mówi, że przyjedzie do mnie tam z tego, niby z daleka, ale wiadomo, no, zobaczymy, co z tego wyjdzie, no, ale dzwonią do mnie, dzwonią, ale tam ciągle jeszcze tam czekam na taką rzecz, jeszcze mam krówki trochę takich czekoladowych, tu przyjadą moje fanowie, dam, zawsze. Trzeba kogoś poczęstować. Trzeba być koleżeńskim. No. To teraz jest ciepło, to tak trochę sobie wyjdę do kolegi, porozmawiam sobie. No. Mam tutaj w Chocianowie takiego jednego kolegę. No. Nie mam takich kolegów, takich tutaj. No. Bo to tak go, mam kolegów takich trochę na giełdzie, ale w Chocianowie nie mam takich uczciwych kolegów. Mam tylko jednego kolegę w Chocianowie. Drodzy widzowie, zapraszam was do drugiego mojego filmu.